się cieszę, że ten ważny moment, podpisanie umowy, podpisanie porozumienia zacieśniającego współpracę pomiędzy grupą Azoty, całą grupą Azoty, trzeba to podkreślić, i Instytutem Nowych Syntez Chemicznych z Puław odbywa się tutaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. To jest, proszę Państwa, kolejny krok, bardzo ważny krok w kierunku rozwoju województwa lubelskiego. Instytut Nowych Syntez Chemicznych to niezwykle ważna placówka badawcza, niezwykle ważna placówka rozwojowa w Puławach w województwie lubelskim. Grupa Azoty, nie trzeba im tłumaczyć, to jest z najważniejszych podmiotów gospodarczych na scenie gospodarczej Polski. Cieszę się bardzo, że Instytut Puławski będzie teraz współpracował nie tylko już z Azotami Puławskimi, które są naszą dumą i chlubą i motorem rozwoju, motorem napędowym tego rozwoju województwa lubelskiego, ale z całą grupą Azotów, co spowoduje, że zarówno Instytut będzie miał możliwości rozwoju, jak i całe województwo lubelskie na pewno zyska na tej współpracy ze wszystkimi podmiotami, które tworzą bardzo ważny podmiot, jakim jest Grupa Azoty, reprezentowana tutaj przez pana prezesa Twardeckiego. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Dziękuję państwu za przybycie do Grupy Wojewódzkiego i jestem przekonany, że ten krok rzeczywiście będzie kolejnym etapem na drodze do dużego rozwoju województwa lubelskiego. Województwo lubelskiego, które rzeczywiście na mapie Polski prezentuje się bardzo dobrze, ale niestety pod względem wskaźników gospodarczych ma dużo do nadrobienia. To, co dzisiaj się dzieje, ta aktywność Grupy Azoty, Azotów Puławskich i Grupy Azoty w ogóle, ta współpraca z Instytutem Puławskim jest rzeczywiście szansą na to, żebyśmy te zaległości, które mamy, a które sięgają kilkudziesięciu lat poprzednich, mogli nadrobić w bardzo szybkim tempie. Bardzo dziękuję i gratuluję tej inicjatywy.